Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Crysis 2 Crynet Systems. Dobrze. Dopiero to zauważyłem. Tourism Game. Przerzuciłem na dysk SSD, powinno się szybciej ładować i szybciej chodzić, ale chyba jednak nie. Ta, znowu mi grę ścięło. Brak odpowiedzi. O, jest coś. The Lingxian insertion remains nominally a US covert operation. You're gonna be my eyes and ears out there, Prophet. Keep your team alive by all means. That's a loyalty I fully understand. I'd applaud it, in fact. But your primary function is to report back to me. If you can, bring back samples. If you can't, just come back alive and tell me what you saw. It's the data that's key now. Nano systems, but we're on borrowed time here, all of us. Time for the whole human race to wake up. Systems recovery. Corrosive agents isolated. It is chyba było. Base functions impaired. Rerouting primary power systems. Ta, to już było. All right, I'm getting a limited feed from your suit, son, but for now it'll have to do. I don't believe we've been introduced. Jack Hartley, at your service. I don't doubt Nathan Gould will have mentioned my name, but I'm bound to assume he didn't have much good to say about me. But we have other, more pressing concerns right now. We have to get you weaponized and up to speed. So, you're currently standing not far from the diseased bureaucratic heart of the city. And while you think airlifting all the politicians out should have a cleansing effect, sadly, what's replaced them isn't any better. But don't take my word for anything. Why should you? Trust must be earned. Go on and see for yourself. I'll guide you as best I can. But you've got to get right down into that filthy, diseased heart. There's something down there you're going to need. Primary systems rerouted. Clear to proceed. Yes. Cel? Nie? No i mi to jak najbardziej pasuje. Here it seems the VIPs were indeed processed as befits their status. Kogo nie ma? Cleaning up. It's ingenious, isn't it? Think of the Argentine cattle crisis 2 years ago, or the British BSE outbreak in the last century. The issue was not slaughtering the animals, that was easily done. The problem was disposal. What do you do with the millions of rotting corpses? Well, there you see the answer the CEF has evolved. They wipe us out. They break us down, they reduce the environmental impact almost to zero. Exemplary.
Tam jeszcze mam wskoczyć. Oj, to się chyba nie uda. Chyba, żebym zrobił coś takiego. Tu na barierkę. Hop! Jest. See, all part of the same biomass processing system. For what purpose? Nie to nie. Well, that is quite the question. Repulsive, no yes, but quite fascinating. Jest ktoś jeszcze? Jest zaznaczony. To chyba wszyscy. Nie. Jednak nie. No to mam misję po cichu. Czy to on tak wolno chodzi? A, co ja wcisnę? Ty tu skąd? Nie. Się nie bije, czym się biło. Czym się atakowało? Nie? Nie, to granat. F? W zasadzie trochę za dużo grałem w tego Destiny. I zapomniałem, jak się tutaj steruje. Którym to było? X? Nie. No to mam problem. Zostaw mnie! No. Ktoś jeszcze chętny? Tak! To nie C! A ja zamiast bić to jak płuca. Którym się z pionchy waliło. Z? Nie. No to ciekawe. Sobie sprawdzę. Options. I controls. Keyboard. Combat. V, dobra. Ta. Co jest pod... To, wiecie co, ja sobie zmieniłem ustawienia? Takie jak mam w tym. I klucz. To. I... Combat.
Idealnie. Co on tam gada? Tu nikogo nie ma, a nie, jednak jest. Trzymaj. To nie Destiny. Oni to nie umierają na strzałach. Co to jest? O ja. You should be able to make out some exposed elements of the alien structure from where you are now. The ship Lockhart's pilot shut down today and to a dock somewhere above ground. Look for anything resembling a tower or silo. Jeszcze gadacz się zacięło. Bo ja nic nie słyszę. Chyba się ścięło. Co? A jednak umierają na strzała. Co jeszcze? Tam jest. A może nie? Brać, no to. Dawaj. Lepszy celownik. Gin. No. Ile amunicji trzeba na nich zużyć? Już prawie nic nie mam. Wiem, że powinienem celować w głowę albo w plecy im, ale nie da się. Jak sam w ciągłym ruchu, to nie da się tak łatwo trafić. Ja amunicji nie mam. Ta, no. Jest tu gdzieś? Tam coś jest. To skrzynka. Nie ma amunicji. Nigdzie. No to kiepsko. Bo jednym nabojem to ja wszystkich nie zabiję. Co to jest? Aż tak szybko to ja chyba nie biegam. O, jest amunicja. Co to było? O! O, fajnie. Karabiny. Więc już nie ma? Dobra. Idziemy. Dawać. Co to jest? Ty mnie nie widział.
to jest tam, co tak strzela? To ty! Co to było? Ktoś ma bazukę, czy coś? Wow! Co to jest? O nie! Ciekawe, czy jest tak samo twardy jak w trójce. Trzymaj granata. Chyba jest tak samo twardy. No to jeszcze jednego. Co? No. Cały magazynek wytrzymał. Nawet chyba dwa. Cztery granaty, jeżeli dobrze policzyłem. O, tutaj, dobra. I'm afraid there's some bad news, son. The DOD planned to bomb out the Rawson flood barrier and drown the Lower City in an attempt to wipe out the Ceph. In all probability, this insanity is gonna go ahead despite my protests, and I don't want you underground when it does. You must get to the heart of the alien structure with all speed, Alcatraz, and then exit. We don't have much time. No i dobra, kolejna misja. Ale wytrzymały był skubaniec. Chyba dwa magazynki, cztery granaty. I hesitate to use cheap earth fauna analogies. God knows I'm gonna start sounding like Nathan Gould if I do. What we're dealing with here probably answers the equivalent of an insect hive. The level of alien infestation these tunnels is like find Reeves and his men. I lost contact when they entered the submarines. But watch yourselves. I want you out of there in one piece. Nie, to nie były granaty. A nie, jednak granaty. Nanowizją. A ja dobrze widzę. Na OBS jest jaśniej. Co? Tam do kogoś strzelają. A to sobie tam strzelajcie. Ja se uciekam. O, nie ma mnie. I rzeczywiście ja teraz nawet nie widzę nic. Teraz go widzę. Chowaj się! Dio! Nie widzi mnie? Nie. Idziemy. Co? Co za głupota? Nie. To ty chyba żartujesz. Dobra, nie. Nie. Nie ma mnie. Wydawało ci się. O nie. Tak, stój tam. Dobrze, idź sobie tam.
Nikogo tutaj nie ma. O nie. Dobra, udało się. Teraz mi się energia skończy. Muszę się gdzieś ukryć. Tu może. Dobra. Idziemy. Jakbyś się mógł odsunąć od... O właśnie. Dobra, biegniemy. No. Nie będę na nich traciła moc. Serio? Ta paleta mi przeszkadza. Co to? To! Robak śmieszny. Nie, nie tak. Well, never mind. Casualties of war, I suppose. We all make sacrifices. See if you can find their scanning gear. Might give us a little advance warning of what we're heading into here. Mitchell Reeves. Aside from Tara Strickland, this is the best I had. From the look of the feed I'm getting from you. Spore is running near dormant levels. Destroy the spore conduit. Dobra, ja wolę to. To jest chyba lepsze. Do, się... Do tego jest amunicja, tam widziałem, że nie ma amunicji. Jest coś? Ojej. No co ty nie powiesz? Mogę tak? Nie. Dobra, i co? Idziemy? Excellent. Now, we need to get you inside the central structure. Looking at the schematics Reeves and his team managed to transmit, I'd suggest you find a blast loose one of the spoke seals and use the resulting rupture to effect entry. Look for any weakness in the structure. Magnificent. Like some vast coral ecology. Can we even doubt that these creatures evolved in an ocean? Oj! Ten koleś wytrzymał... Dwa magazynki i cztery granaty. Skąd strzelasz? A tam jesteś. Dobra. Idziemy. Oj, oj, oj. Kto to strzela? Już wiem, kto strzela. I no tak się nie da. I poleciał. A ten tu jest. Nie. No ta jeszcze mi postać tutaj zleciała. Alcatraz wraca? Nie.
dobra, ukryję się. Może nie zauważą. Serio! Giń! O! Zacięłeś się tu i bardzo dobrze. Dobra. Tym razem nie musiałem rzucić długo granatów, bo się zaciął. Ale i tak mnie prawie zabił. That seems to be working. Good. But you'll need to repeat the procedure with the other spokes. That should bring the whole system up to full pressure. Co, gdzie mam iść? Tu chyba. No nie. Transportowiec jak w tym, w Mordzie. Nie, to nie był Mord, co to? Nie pamiętam, ale takie transportowce mieli. O nie, już mnie widzą. No, no to sobie skanowałem. Czy tu to jest ten... opancerzony? Chyba nie ma. Ale za to jest mnóstwo tych lekko opancerzonych. Oj. Nie. Zostawić mnie. Co ja wam takiego zrobiłem? Jak on mnie odepchnął? No gość już nie żył. Ciekawe. Jakiś błąd gry. O nie! Chcesz granata? Trzymaj granata. Żyjesz? Jeszcze żyjesz? Trzymaj. Jeszcze! O nie! No! A się rozpadł. No i dobra. To cały magazyn jak wypakowałem i you're having the desired effect, but you have to hurry. Those fools at the Pentagon are getting ready to act. Chwila, ale ja amunicji nie mam. Nawet granata nie mam. Jak ja się tam mam dostać? Chyba tam. Ta, tamtędy. Serio? Oj. Tędy mogę przejść? Chwila, tylko jak ja będę walczył, skoro ja nie mam amunicji. Nawet głupiego granatu nie mam. Gin!
No. Pancerz i... Idę. O, właśnie. Spiąch im do mary. Po co ja z tego celuję, skoro i tak strzelić? O nie! Już jest kolejne miejsce. Tak. Jak ja mam pokonać tego pancerzonego? O tamtego? No chyba z piątku go nie pokonam. Jego net. Oj, oj, oj. Gin, gościu! Wszyscy? Oprócz tamtego, tak. Czy poza? Chyba poza. Nie, on tak do mnie będzie strzelał? Dobra, to szybko to zrób. Ja tu... Aha, dobra. Co się dzieje? Może z tego wyjdę. Dobra. Tak tam trzeba wejść pewnie. Co się dzieje? Now let's see what the suit will do. Excellent. Recognition. Communication. Exchange. The protocols are compatible. Ah, more resistance than I expected. You'd better. Would you excuse me, please? Myślałem, że będę musiał coś robić. Serio? Alcatraz, listen to me very carefully. The decision is made. The bombers are in the air. Get out of that. I've dispatched a helicopter to pick you up, but you'll have to move quickly. Get to higher ground. Hurry! No dzięki, helikopter. Ale to nie mógł po mnie przylecieć, tylko gdzieś tam? A, jest blisko nawet. O ja. No to se zdążyłem na helikopter.
No ja dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Chyba, że jeszcze coś będą gadać. Sobie posłucham. Must be somewhere around here. O, jest coś. If that tracking gizmo Gould gave us actually works. And if he didn't drown in the wave, fucking Pentagon. Can you believe that shit? Can it, Marie? Yeah. There! Over there! Hostile! Ciekawe, czy psychol tu będzie. O, jest chyba. It's Chino, man. Remember me? Nie bardzo. The hell happened to you? Nie wiem. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze muszę dzisiaj jechać do kolegi, bo może się coś z serwerem stało. Jak zwykle. Tydzień temu go postawił, już znowu mu się coś z tym stało. Ostatnim razem to chyba... co mu nawalił? Procesor? Trzeba było... w BIOSie ustawić, że... jest jeden. No dobrze, to do zobaczenia w następnym odcinku.